poznali się w walentynkowy wieczór. Cześć. On słynny showman, ona nauczycielka muzyki. Choć dzieliło ich wszystko, połączyła ich randkowa aplikacja. Kilka miesięcy później, jako najsłynniejsza para w kraju, poprowadzili wielki telewizyjny show. Jednak teraz muszą stanąć przed największym życiowym wyzwaniem. To co? Idziemy się ohajdać. Prowadzę. Zaczyna się. Koniec ukrywania przede mną rodziny Wilczyńskich. To jest wesele na wsi, a nie Fashion Week Mediolanie. Może to nie był najlepszy pomysł, żeby wszystko załatwiał Marcel. Olu, kochanie, odebrałaś obrączki? Tak, właśnie na nie patrzę, są boskie, muszę kończyć pach. To jest totalna katastrofa. Cześć, mamo. A jego ojciec będzie na ślubie? Pewnie o nim nawet nie wie. Witaj, synu. Nie był dla mnie ojcem, odkąd skończyłem 9 lat! Muszę cię przygotować do nowego życia. Chcę być świadkiem, jak tuś. Proszę cię, nie pierdol. Od kiedy przyjechałem, traktujesz mnie jak śmiecia jakiegoś. Co ja ci zrobiłem w ogóle? Bym chciał, to też bym prysnął do Warszawy. Zarabiał na życie opowiadaniem kawałów. W której rodzinie nie ma problemów? Na wesele? Córka przyjaciółki panny młodej. To może byśmy razem... Ale wiesz, my jesteśmy zupełnie dwóch różnych światów. A może nie tylko w kominku uda nam się dzisiaj rozpalić? Głowa mnie strasznie boli. Kochanie, ciebie boli głowa od 2 miesięcy. I jakie grzechy chciałbyś gdzieś wyznać? A ile mamy czasu? Po krótkiej przerwie będziemy kontynuować, także... Ale ty jeszcze możesz zmienić zdanie. Uciekniemy stąd razem? Ania, kochanie, przepraszam cię. Wszystko się jakoś wymknęło. Co to ma być? Wesele czy stypam? Może jakaś muzyka, co? Dajcie coś sztabem, nie? A pamiętasz, jak ten 5-kilowy strąg prawie urwał ci rękę? Miałeś chyba z 11 lat, co? Wyjechałeś jak... Miałem 9. A, to może nie byłeś ty.